Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie, hodowców i nie tylko. Jesteśmy w Suwałkach na rynku. Dzisiaj jest środa, 17 lipca. Także Jerzy, kręć. No co? Zaczynamy. No zaczynamy. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego dzisiaj. No tu mamy króliczki ładne, młode. Malutkie. Taka mieszanka. Tutaj mamy ten... Jurek, zabiję zaraz. Nie. Tutaj mamy ten zrokacz niemiecki. A tutaj ładny ten kolorek ma. Jak nasz framusz. No. A tutaj czarne. Fajne. Zadbane króliczki. Także można na ryneczku w Suwałkach kupić. A jak nie kupić, to popatrzeć. No, się przejść. No, tutaj mamy kury. Kury Sylwiki. Tutaj mamy kogucisia wilce Kohima, tego czerwonego. To jest Kohim. On taki jest krótki. Tutaj te pufę ma tego, te pióra z tyłu, taki krótki. A to tam góry Sylejki. No i gołąbki mamy. Tutaj mamy kucyna, wilce, turgoty, fajne, czarne, tutaj mamy rysia, tutaj turgucik i turka, Kohimy, para, wilce, indyki. A tutaj mamy perlyki. Perlyki. Jeszcze może drugie jajka zdąży zjeść, co? Już schowane młode. No i tutaj indyki. Ten ładny. No, ładny kolor. No ten jak złoty. No to w górku ładnie się chodzi. Kupiliście? Nie. Co? Kupiłeś? Nie, do sprzedania. Co? Już młode podchowane. Tu błędy są. Widzisz? Jedną kaczkę. Jedną tą kolorową. Także indor i ten indyczka. Z młodymi razem to zabieram, ale tu... Prawie się pochowali. Te młode zostanie. Ładna. Jakie cenie te króliki? Króliki to młode? Tak. Jeden. No ale te powiększe tej ciszy. Tutaj postawić. Nie, to tam. Gdzie widzą? To ile te króliki? 150. Ile pani da? Zawsze filmuję. Najładniejsze to trzeba, nie? Srokacze tutaj niemieckie. Takie trochę mieszane. No. Z kalifornijską rasą. No. Ale wyglądają jak srokacze. No. No ten to tutaj wygląda, ten bardziej taki z kalifornijskim, bardziej mieszanka, nie? Ale no. Ten tu i pasy, ten to prawie wszystko odpowiada. Umaszczenie, no, umaszczenie ma, no. Oczywiście. No. Tutaj też. A tutaj samiczka. Ta to wygląda jak podobno do kalifornijskiej rasy. Więcej cech ma. No. Ładna samiczka. Także można w Suwałkach na rynku kupić. No i co? I gdzie to publikuje? To będzie na YouTubie, nie? A na YouTubie. No będzie. Dziś będzie w Teleekspresie. No. Także będzie można zobaczyć, nie? Albo na Facebooku chyba też powinno być, jak wejdzie, nie?
O, ja tam Facebooka nie oglądam. Tak. YouTube'a? No, YouTube'a tak, ta. Rzeczywiście. No, także. No, no, dziękujemy za pokazanie. Proszę bardzo. Tutaj mamy króliczki ładne, śliczne. Młode królików to troszeczkę jest tutaj w Suwałkach do oglądania. Także śliczne. I tutaj mamy też. Pana się Ale skrzynka się tu na siedzeniu w samochodzie. No, jak piesek fajnie. No, tutaj króliczki. Także. No. Także w samochodzie sobie siedzą. No. Także jest tutaj ich sporo. Pan przywiózł w samochodzie. Klatki nie wyjmował, tylko sobie siedzą. No, kto zechce, to sobie przyjdzie i też tutaj zobaczy, jak ten. Ten sobie siedzi też tutaj w samochodzie. Widać samica, która się wykociła, młoda miała. Także ładna. Ale jakoś się nie spodziewało, bo tak fajnie. Na podwórku się usiądzie, oni biegają się w lagu, tak fajnie to wygląda. Nie wiem, że każdy też jak się kocha i coś się ma, to człowieka raduje. Tak, tak, tak. Teraz jeszcze tam, tak? No, tam, tak? No, zobaczymy. Tak, to dzisiaj troszeczkę później przyjechaliśmy. A tutaj mamy kalofiorniński króliczek ten. No, biały, piękny, śliczny jest. Fajne. Jak dzisiaj się sprzedało trochę? Tak, dwie sztuki i parę gąsek miałem, sprzedałem samego rana. No to dobrze, no. Czy pozmieniali wszystko? No, no widzę, że inaczej poustawiane wszystko na rynku jest, nie? No bo zwierzęta muszą być na twardym gruncie do sprzedaży. Nie mogą być na rynku. W samochodzie mogą być sprzedawane, a no to tu są kuliki pod wiatą, a dalej są góry. A tutaj, tutaj tak wszędzie robię. Tutaj twardy grunt, nie? Nie, no tam kostka jest. No, chodzi o kostkę. Tak, to. No, twardy teraz grunt. Ale prawie na każdym rynku zmieniają. Tak, no bo to przepisy te cholerne za przeproszeniem od tego, od weterynarii. No. No bo to znaczy teraz i upały i to, no to wiadomo, nie? Wymogi i wodę trzeba mieć i ten, żeby mieli, nie? Tak, i od słońca, żeby ten, nie? Także wiadomo, no. Może ładna w nocy była. No, także trzeba się przystosować, nie? Pewnie, nie niestety, tak. No. A no, dla zwierzęt... Do Kalinowa też pan jeździ? Nie, nie, do Kalinowa nie jeżdżę. A jest tam trochę? Tam chyba też są jarmarki. No kiedyś tam jeździłem, ale teraz nie, parę lat nie byłem. Dobry. Oj, króliczek ten. Już ostatni. Tak? Ostatni córka likwiduje, no. Ścielaczka kupiła i taką to. Tutaj siedzi ostatni króliczek, jak pani mówi. Ostatni. Pani mówi, że już likwiduje tę rasę. Tak, będziemy cielaczki. No, cielaczki będzie miała. Chować. Lepszy. A to już wiem, to już pracuje pierwszy raz. No. Najpierw wiem, gdzie pani mieszka, żeby przyjechać. No. Także przywiezie cielaczka, nakręcił. No chyba raczej nie. Jeszcze malutki. No, co to, nie? Duży i mały, i konie, i...
sokolskie konie. A, sokolskie, nie? Większych zwierzęta. Nie, ale to już my tak nie mówimy, że sprzedać cielaka. No. Dobry. Dobry. No, także to jest moje. Wyciągał. Srokacz niemiecki, ładny samczyk. No i tutaj ładne króliczki. I tutaj duży jest. Tu jest 12 razy robione. Tak? No, i te robione. I zamienię na małe króliki tego dużego zamienia? Co? No nie, sprzedać. A sprzedać, co? O, pani, a nie, za mała to. Dobry. Dobry. A. A. No, wyśliczne barany. Francuskie. Spokojniutkie króliczki chodzą sobie po klatce. No, tutaj białe. Ładne. Sama przerwało mi kurwa te szlaki. Trochę tych jest. Srokacz niemiecki ładny. O, tutaj piękny. Samiec, samieczka. Ale ładna. Wezmę sam tej strony, ja zobaczę. Ładny. Piękna. Piękny okaz. No. Ładne umieszczenie, kolor ma, nie? Także... To młoda? Młoda. Tak, no. Zapuściłem ją. No, pierwszy raz, tak? Tak. No, ale ładne. Ładne, także... No, to ładne, też ładne. Jak krew nosem, ale idzie młody. No ładne. Samica została jeszcze. Przedziały ładne. No i te młode ładne. Ładne, ładne. Dwa i pół miesiąca króliczki, wszelkie dusze. Fajnie rosną. Co zostałeś? No to samica też już. A tu 5-miesięczna samica. Także... No. Sztuczna. Gołędzie to dzisiaj mało jest. Witam. Mebeczka siedzi jedna. Żółta. Co tutaj mamy? Takie mieszanki. Patrzę w suwałkach, to nic nie ma tak skonkretniejszych gołębi ozdobnych. Coś takiego ładnego, aż mało hodowców tutaj wystawia, przyjeżdża. Także stadik widzimy. Tutaj kaczyn. Także za dużo gołąbków nie ma. No, brodawczaki, tylko na... Tylko na długich takich dziobach, nie? No, takie jakieś, to stare belgijaki tak zwane. Belgijaki. Rzadko jest, ale... No, to belgijaki. No, ale belgijaki to też krótsze dzioby mają, nie? A oni taki pierwszy raz widzę na takich długich dziobach. No, ale oprawy ładne mają, nie? I ten... No. Stary polski gołąb, to w Belgiach to kiedyś były i to takie były, no. Ładna brew, to kanareczki. No. No. No i kanareczki, papugi mamy śliczne.
No, także i papugi można kupić na jarmarku w Suwałkach. Także jest tutaj trochę śliczne, ładne. Co te mamy? Tutaj staropolskie, widzę parę. I litewskie. Litewskie? No, te krótkie to litewskie. To znaczy z Litwy przywiezione, nie? Nie, to jest litewskie, to karasa jest. Pocztowy litewski. To też młode gołąbki, te. A ja miałem to na mapie. No i tutaj mamy ładne. To staropolskie? Tak. Staropolskie, ładne gołębie. Ładne narożcze, jak tutaj widzimy. No i tutaj ładne. Tu dwie pary mamy, nie? Zaraz ja wezmę, zobaczę, tak, nie? I co? Ale ładne. Stare gołębie, młode? Po 3 lata. No ale ładne narośnie. Tak. Ładne te staropolskie są. No. No. Ładne. Ale kiedyś był mogli handlować, a teraz. No niestety upały są, to trzeba się stosować, trzeba, woda musi być, tak czy nie? Tak, tak. Na upał to już oni w domu będą. No, ale mówię, no to... O, już ile rozrzucło się. Pojemnik z wodą można tam postawić, to ile to... Zawsze inaczej, nie? Oj, kaczuszki piękne mamy. Śliczne. No ładne, kaczuszki piękne. To bigusy? Bigusy kaczki? Staropolskie. To staropolskie, nie? Także. Nie, no bo tak... Ale inaczej wygląda biegu. No. Bo oni tak trochę się wyprostowali do góry, zobaczy jak stoją. Po prostu się wystraszyli, bo biegu też on prosto tak stoi. Ale nie? To on na baczność. No, na baczność. No. No. No ładne. To młode, stare? No młodziutkie. Młodziutkie, tak? No działa to już, jak tu biegnie gorzej, no. Na jajka niesie. Aha. No to młodziutkie kaczuki łapie. I jakica nie pasuje tutaj? Po 40 zł, no. Ale ładne, ale no. Tu już ile jego dochować? No. Tydzień, dwa, bo i jego do tego. Nie. Można narosować, nie? Ile takie kaczuchy, ile takie? 4 dychy kaczucha. Daj, pokaż, weź odnieś. Odnieś. A, to my stoi. O, kolorowe kaczuszki, no. Fajne. Jak wiecie, to nie uciekną? No, nie, to takie kaczki, że nie uciekną. To mu o tyle wysokości, ale troszkę szersze i zagrożone na nie pójdzie. No. Nie tak fruwające, jak ja nazywam. Ja mam, to moje fruwają. No to jest różne. To jest mieszane. Także ładne kaczuszki. Jeszcze tutaj. Tutaj pocztowe mamy. Pocztowe ładne.
Zuby też pocztowe. Cześć. To ile w jednym miocie miała? 8. A 8. A wszystkie gdzieś przewiózł? No tak, no. I ta miała 8, ta wiesz, to ta, co teraz jest do sprzedania. Jeszcze dobrze, że o to podróż dobry, bo ja miałem chyba 8 samych, przewiózł barana. Tylko, że on był po coś takiego, tylko że zrobił. W pracy to pewnie pocierpki nie mają. Ani jedna. No i na tyle. Dziękujemy za oglądanie i dziękujemy hodowcom za udostępnienie gołąbków i króliczków, żeby ich pokazać. Do zobaczenia. No, pozdrawiamy, pa.